Dobra, jazda, jazda. Aż człowiek z wrażenia coś przyciął. Tymoteusz Makaran. Polski Protoss oczywiście gra 3 Gate Blink. I to chyba jakiś Forgate w ogóle będzie, jeżeli tam jeszcze Gateway'a dostawi. O, i teraz jakby się udało zniszczyć to Oracle. O mój Boże, okej. Ja jeszcze nie zdążę tutaj powiedzieć, kto gra na kogo. Kungwo Banda to oczywiście Fabian Majer z Niemiec. Ale to było gigantyczne. Strata Oracle w tym scenariuszu tak wcześnie, potem jak nie zrobiła absolutnie nic, no to jest to olbrzymia, ogromna strata. Wow, okej. No jest pięknie, jest fajnie, jest to genialnie, bo jak jest Oracle, to znaczy, że oczywiście nie będzie Immortali, więc takie Stalkery są jeszcze silniejsze. Zagląda troszeczkę Art. Niestety Gungwu Banda ma świadomość, że Polak nie ma drugiej bazy, więc no ten atak musi wręcz wygrać. Czy to już jest wystarczająca liczba Stalkerów, żeby przypuścić atak? Art... Albo wchodzimy, albo nie. No okej, jeszcze 3 Stalkery chyba chcę zagrać. Może teraz wymusi... O, jest na jedną salwę wrogi Stalker! Dobrze, dobrze. Chcę wymusić chyba super baterię, ale nie do końca się to udało. Ale to nie ma znaczenia, bo teraz jak wskoczy z tymi 3 Stalkerami, to już na pewno na jedną salwę będzie każdy wrogi Stalker, nawet jak on straci 1 czy 2. No i miazgunia, synu, miazgunia. Dokładnie, pięknie, pięknie. No to łatwo. No to wyszło. Tutaj Art miał nie dość, że sporo szczęścia, to jeszcze... Idealny build order na rywala. Czyli w sumie też trochę szczęście. Nice. My jeszcze możemy chwilę popatrzeć na mecz. Sorry, na mecz Showtime'a i Goblina, ale mecz Arta, ta pierwsza mapa, to naprawdę niewiele się, że tak powiem, stało. No ta stracona Oracle i po prostu trochę taka ślepa kontra. Jakoś tak dziwnie szybko. No ale dobra, szczęśliwie dla Polaka. To najważniejsze. Dobrze, dobrze. Jeszcze zobaczmy, jak ten Goblin i Showtime. Goblin próbuje z jakimiś archonami docisnąć niemieckiego zawody. Boże, ile on archonów zrobił? Kiedy to się stało? Kiedy on to zaczął robić? Ale mega dużo jednostek ma Goblin, tylko że te archony teraz mocno poobijane. Immortale też robią fajną robotę. Feniksy podnoszą pozostałe Stalkery. No to, jest, no to już jest dosłownie końcówka. No bo te Feniksy teraz polecą niszczyć proby. Goblin o tym wie. On już wie, co tu się wydarzy. I raczej nie ma żadnych możliwości, żeby wygrać potyczkę. No tutaj jakieś chyba Stalkery, tak, czy zeloty się przywoływały. No łatwo, łatwo. Goblin tylko może do baterii teraz podejść, ale wiadomo, że... No dokładnie, GG. Że Showtime w to nie wejdzie, poczeka, aż ta bateria minie i potem wygra. Ładnie, fajnie. Kurczę, jakie gwałtowne teraz to wszystko. W górnym prawym rogu polski Protoss Tymoteusz Makaran, Art. Genesis Gaming. No i z drugiej strony Gungwu Banda. Niemiecki Protoss Fabian Majer, który no nad wyraz łatwo przegrał tę poprzednią mapę, ale naprawdę miał maksymalną... Znaczy, czy można to nazwać pechem? No trochę może tak, ale jednak no też mógł po prostu bezpiecznie polecieć. Gungwu Banda jest z drużyny Sandhex. Takie logo, podobne zupełnie do niczego, chociaż może trochę spartański hełm, czy coś takiego. No, każdy zobaczy, co chce. Czy jak piąteczek piątunio, to będzie coś pite? No, mam przy sobie 2 litry wody. Sąsiad zapraszał też na coś tam dzisiaj, ale ja raczej na fikołki. Chociaż zobaczymy jeszcze, no, jaka będzie godzina, jak się skończy turniej. Hello, Kerrigan Ghost. Welcome. Cześć, cześć. Siema. Indy, uważaj, bo jeszcze się tobie PvP spodoba. Jak oglądam, to... O ile nie ma jakiejś wielkiej kampy na Disruptorach, to jest w zasadzie okej, no. Na przykład pierwsza mapa Goblin Showtime była bardzo w porządku. Tak, tak, dzisiaj na Toda trzeba było trochę poczekać. Art, jakie... Jak to, jak tir z naczepu wjechał do tej bazy. Od razu. Jak największy łuk. Bo inaczej nie pokona tego zakrętu. Robotics Facility. A przyznam szczerze,
Art nie przebiera w środkach. Art raczej się spieszy. W ogóle też bardzo ciekawy wybór. Adept Stalker, żeby tak trochę wybić z rytmu może przeciwnika, ale fajne to wszystko. Kurczę, tylko nie zobaczył, że w naturalu ma wrogą jednostkę. To nie jest fajne. Ale też zauważmy, że Gongwu Banda nie wie, jaką technologię wybrał Polak. Oho. Ale zobaczy chyba... O, wow, okej. Okay. Ej, jest naprawdę nieźle. No jakby rozwalił te prop... No nie, no Art, ale bez jaj. Boże. O, nie. O, dobra, ale chociaż nie widział technologii. Tak, nie widział technologii Gongwu Banda. No to taki mały plus w tym małym zamieszaniu. O, i teraz Polak zobaczy Twilight. Dokładnie. No i kilka probek może jeszcze zgarnie. No dobra, mega mnie zastanawia, co teraz... Aha, on tu robi baterię. Ale to jest nic point z tego Arta. Gałgan protoski. Dziko, dziko. Pytanie, czy to jest właśnie taki jeden z lepszych scenariuszy, jaki mógł go spotkać. Gongwu Banda w końcu odkrywa plan Polaka. No niestety bateria nie powstanie, a chyba o nią też tutaj troszeczkę chodziło. Pytanie, czy nie czas zaekspować, czy może jednak... Co tu będzie właściwym pomysłem? O kurczę, też będzie pylon na godzinie trzeciej. Tam pewnie chce też Gateway'a zrobić Gongwu Banda i mieć Forgate Blink. Nie jest to łatwa sprawa. No dobra, jeżeli nie będzie gateway'ów, to nie będzie też problemu. Bo rywal nie zrobi zbyt wielu jednostek. Kolejny Immortal zaraz będzie schodził z robo. Jak się ładnie, odważnie ustawia Art. Uuu, wejście. Aż proby wyciągnął Gongwu Banda. No, ciekawe, czy będzie szarżować z tym blinkiem i probami. O, nie, 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 nie. O, na wzniesienie, bo tutaj nie ma wizji. A nie, bo Arto w ogóle z tym chce walczyć. No proszę. Ale poobijane jego Immortale. Ciekawe, czy on tak w sumie może dalej rumakować. Wydaje mi się, że warto poczekać na trzeciego Immortala i chyba dokładnie to robi Art. A jak tutaj ta kontra? Na razie bez kontry, dobra. No jakby adeptki weszły do bazy Arta, to byłby problem. Na szczęście na razie to się jeszcze nie stanie. Widać, że plan Arta jest dość prosty. YOLO. I cała naprzód. Immortale przodem. Nosi się z zamiarem cały czas polski zawodnik. Boże, się boję cały czas, że... Jak nie Stalkery, to inny problem zaraz napotka Polak. No nie no, jest źle z tą kontrą, jest nawet bardzo źle. Ale robi co może Art, tutaj jeszcze super bateria pomaga Niemcowi. Cztery Immortale łącznie. No musi wygrać za chwilę Art, bo te Stalkery go tutaj zamęczą. Chyba, że Recall, a okej, okay, jest Recall. Nie wiem, czy aż dwa Immortale są potrzebne, ale w sumie jakby tutaj Gongwu Banda coś dodatkowego przywołał, to może faktycznie. Od przodu spokój, od tyłu spokój. Ładne szachy tutaj porobili, bo jak Gongwu Banda się przeteleportuje na dół, żeby rozwalić może pylona, to znowu Polak mu pewnie wejdzie do bazy. Chociaż to można by próbować kontrować może tym, no, force fieldem. Tutaj też w sumie jest okej. No bardzo ciekawie. A jednak spróbuję tego Gongwu Banda. O, myślałem, że Art będzie wchodzić, ale chyba uznał, że nie może. No, ciężki temat, ciężki. Force fieldy. Takie trochę chaotyczne. Art przychodzi w blinka. Znaczy, mam nadzieję, że... A, o, o. Albo i nie w blinka. No, a Gongwu Banda niestety zaczyna budować Robo Facility, więc Art anulował Dark Templary i idzie w kierunku blinka właśnie. Ładna kontrola obu graczy. Trochę się dziwię, że tutaj Art nie zrobił baterii żadnej.
chciałby zaekspować, chciałby się ładnie rozwinąć Polak, ale niestety nie do końca tutaj cokolwiek może. Jeszcze kolejne 4 stalkery. No boję się, że zaraz ich tutaj będzie tak dużo, że te immortale zostaną zjedzone. Ewentualnie Gungu Banda przyjdzie wszystkim w to miejsce. No bo on może w jedno miejsce zaatakować wszystkimi jednostkami w to miejsce. A Polak nie może być tak... Nie jest taki szybki, więc chyba już trzeba się ewakuować z tej lokalizacji, też tak sądzę. Ach, te PvP. 8 minut na jednej bazie. Wieczne szachy protosów. O nie. No i dzieje się źle. Oba immortale zniszczone. Duże, duże kłopoty Arta. Tutaj jeszcze ten warpism może zostać zaczepiony. No nie poszło. Niestety, druga mapa pójdzie na konto Niemca, z tego co widzę. No bo co tak naprawdę można zrobić? No trudno. Tego jednego stalkera też chce Gungwu Banda ewakuować. No nie mam koncepcji. Nie mam riposty. Art raczej też żadnej tutaj mieć nie będzie. No zrobi blink, zrobi, ale już widzimy, że Gungwu Banda znowu będzie mu wchodził na wydobycie. No i po prostu się obroni w drugiej bazie, no bo w zasadzie wystarczy zrobić baterię, a może nawet i nie trzeba jej robić, bo taka przewaga w liczebności. Ale nie wiem, czy taki bardzo agresywny styl gry to jest to, co powinien robić Art. No może po prostu czuje się trochę słabszy na Gungwu Bandę. No, znowu w bazie Arta problemy, ale już raczej będzie i tak atakować do końca. Chociaż no widać, że ma za mało. No, ale spróbuję jakieś przerzutki? Nie. Sentry trochę do przodu. No ale tu nie ma opcji, żeby z tym wygrać. Jest więcej, są baterie. No chyba, że jakieś force fieldy esportowe na rampę, ale nawet one nie mają za dużych szans, bo rywal ma blinka i... No i w zasadzie to pozamiatane. Jeden. No to go. W górnym prawym rogu Gungwu Banda, w dolnym lewym Art. No i zobaczmy, co się wydarzy na mapie Glittering Ashes. Na razie dwukrotnie mocno zaryzykował Art. Gungwu Banda też tak troszeczkę agresywniejsze otwarcia wybierał, no ale jednak był tą stroną broniącą się. No przynajmniej w miarę szybko grają, to tak nadganiają. Ja się spodziewałem, szczerze mówiąc, jakiejś dłuższej mapy. Może tutaj to zobaczymy, bo to jest największa w puli mapa. Tymoteusz ku chwale Wielkiej Polski. No zobaczymy. Czy będzie duma, czy nie będzie dumy. A no, przypominam też, że oczywiście 2 minuty opóźnienia na transmisji. No dobra, porozglądali się, popatrzyli, nic nowego nie zobaczyli. Teraz pierwsza decyzja. Jak widzimy, Gungwu Banda wybiera otwarcie bardziej bezpieczne. Znaczy, w sumie też można by się kłócić, czy dwa stalkery bezpieczniejsze niż centry stalker.
No przede wszystkim Niemiec będzie miał sporo zwiadu i zaraz się Ar zresztą o tym dowie. O! O, okej, to jest fajne. Uratowana proba i wie już o Sentry. To jest całkiem dobra informacja, chociaż widzę, że mimo wszystko stawia Stargate'a. To jest trochę dziwne, bo... No bo... Chociaż w sumie... Może po prostu Oracle będzie dobra, bo Oracle generalnie są świetne. I za momencik też może Ar zrobić Nexusa, bo skoro widział Sentry, to nie musi robić trzeciego z czwartego Stalkera tak szybko. No i to jest bardzo, bardzo dobra informacja. Długo banda trochę się boi. No ten początek moim zdaniem jest lepszy dla Arta. Troszeczkę. Troszeczkę lepszy, ale jednak lepszy, bo on też szybciej zaczął robić z powrotem probki, bo wie, że trzeci, czwarte jednostki z gatewayów nie potrzebuje. Przynajmniej nie tak wcześnie. Robo! Ej, Gungwu Banda gra, jakby się naprawdę wystraszył czegoś, chyba że on zrobi jakiś mocny dwubazowy atak, ale to jest już aż interesujące w sumie, do czego się posunie ten niemiecki gracz. Czy to jest jakiś pomysł, żeby szybko pokarać Arta, czy nie? Ciekawe, czy on anuluje ten robo, ale chociaż w sumie, no nie wiem. Zobacz. Pożyjemy, zobaczymy. Ale taki push z jakimś immortalem i innymi jednostkami, kto wie. Uuu, druga Oracle, dobra, podoba mi się to coraz bardziej. Ar dosłownie abuzuje przeciwnika, wykorzystuje do granic możliwości, jak tylko może tę sytuację. No, Art może nie widzieć tego obserwera, ale ciężko powiedzieć. O, ale reakcja była natychmiastowa. Chyba jednak coś widział, czegoś się spodziewał. Dobra, jedno jest pewne. Będzie musiał teraz naprawdę twardo siedzieć w bazie Gungwu Banda. No chyba, że się jakoś wymsknie ten warpism. O, ale chyba Art go zobaczy. No halo, Art widział. No nie widział? Jak nie widział, to źle. Bardzo źle. Bo niestety, ale może dostać cios między proby. W sumie to wystarczą teoretycznie po 3 stalkery w każdej linii mineralnej, no i dalej jakieś podstawowe elementy. Dobra, będzie też blink za jakiś czas, może nie będzie tak źle. Ten pylon też jest bardzo ważny, że go Art posiada. Nie no, jest okej, jest nawet bardzo okej. Najważniejsze, żeby te dwie adeptki za dużo nie zrobiły. Tutaj Art mam wrażenie, że potrzebuje minimum szczęścia, żeby tak się nie stało. No bo on zwiadu tam za wiele nie zrobi. Niestety chyba przy krawędzi mapy poleci Gungwu Banda i tak właśnie zrobić powinien. Zaraz będziemy spoglądać na... O nie, stalkery wychodzą na mapę. No bo Art... Ajajaj. Zresztą Gungwu Banda tak się zachował, jakby tylko czekał na te manewry Arta. Niektóre. Świetnie, udało się kolejne dwie proby zniszczyć. No i teraz Art, minimapa. Błagam cię, spójrz na minimapę. Ajajajajaj. No, będzie, no nie, jednak najpierw go chyba te... A nie, dobrze, reakcja jest. I to taka przed dostaniem komunikatu o tym, że jest atakowany. Tutaj też można dostawić jakąś baterię, pułapkę. Dwa stalkery halucynowane, żeby obronić trzecią bazę. No, bardzo niebezpiecznie. O, to jest ten jeden moment, kiedy jednak to zaczyna prezentować się może minimalnie lepiej dla Polaka. Jak te stalkery od przodu, one też... zaatakował Immortala. Ale nie, będzie drugi Immortal, to chyba nie może w to wskoczyć. Te Oracle nie posiadają zbyt wiele energii. Boże, na ilu frontach tutaj jakieś ciężkie decyzje są do podjęcia. Jeden wielki chaos, zamieszanie i wszyscy się spieszą. O, to jest piękna sprawa. Jeżeli uda się rozwalić oczywiście War Prisma. No, ale widać, że też nie zrobił tego najlepiej Art. Niestety, ale widzi obserwerem te manewry Polaka. Czy te Oracle wleciały, mimo że nie miały energii? Czy może jedną probę zniszczyły po prostu? To trochę wyglądało no tak jakoś nietypowo. Dobra, Art przychodzi w szarże. Trochę szybciej niż rywal. No Gungwu Banda w ogóle nie posiada blinka, co tak troszeczkę ogranicza też jego
możliwości. On przede wszystkim się będzie mocno bronić. Kolejna baza Arta. Szybko zajmuje kolejne asymilatory. Biegun, bo banda zajął ten tutaj asymilator, ale jeszcze go nie obsadza. To nie wiem, czy to nie jest jakaś mistyfikacja i zmyłka. Niby dobrze się miewa Art, ale rewelacji nie ma, bo też te plus 2 do ataku na przykład by się przydało. Oj, chyba Art stracił Oracle jedną dokładnie. O, a tutaj po raz kolejny Warpism. Chociaż są stalkery Arta, tylko tak trochę 2 na 10 ustawione. Ajajajajajajajaj. No będą straty. Nawet jakby chciał pułapkę postawić, to nie bardzo się da, jak jest kanon. Co robi Art tutaj? To jest dzika wymiana stalkerami. Banda już będzie przechodzić w pierwsze archony. Polak oczywiście tak samo. No niby ta czwarta baza. To jest jakiś punkt zaczepienia. To jest jakieś światełko w tunelu. Trochę się boję też Immortali 3. Ale... Art już robi Disruptory. Co prawda pojedyncze, ale to i tak wygląda super. No, dwie kulki nawet mogą bardzo dużo zmienić. No dobra, jest potencjał. No dobra, Tymoteusz. Działamy oby tak dalej. O, tu, o tak. Jeszcze poleganie na pułapkach jest bardzo mądre na tym etapie gry. Bo możliwe, że rywal mocno zaatakuje. No my widzimy, że dużo gatewayów. Ile tych gatewayów łącznie będzie? Szybko policzę. 10. 10 łącznie. Nie, ale chyba Gungwo Banda je zrobił bardziej do obrony. Trochę się boję, żeby z tym Disruptorem nie przerumakował Art, bo jeszcze nie wiem, jaki jest zamysł, ale byle niezbyt odważny. Halo, on widzi, że ma tego Disruptora w ogóle? Art? Hello? A dobra, teraz ogarnął. Boże, recall na niego użył. Tutaj zamrożony Zelota zauważył oczywiście Nexus. No i skromny atak Arta na proby, ale jakoś bardzo dużo nie zrobi, zresztą też nie było perfekcyjnej kontroli. Może 4, może 5 probek góra, albo 3. Nie ma recola teraz Polak, Kung Fu Banda o tym niestety też raczej wie. O mój Boże, on mu złapie te stalkery. Oj, niedobrze. Oj, niedobrze. Bardzo niedobrze. Ale jak biega. Jezu, onio, Art. No to było bardzo złe. Oczywiście Polak ma dużo jednostek we własnej bazie, ale no siła uderzenia może być też wielka ze strony bandy. Dobrze jakby się nadział na tę pułapkę, jeżeli w ogóle będzie atakować. Przechodzi w swoje robo, robi Disruptory. Tutaj bardzo ważny też Feniks, żeby zatrzymać takiego Prisma. No, super. Wyjaśniony War Prism, co prawda za Feniksa, ale zawsze obniża to impet potencjalnego ataku niemieckiego. Jest zatem jakiś plus. Doskonale. Doskonale na razie Art. Przepędza przeciwnika i być może otwiera sobie drogę na godzinę trzecią. Chociaż tutaj czeka też Disruptor Bandy. O, a tutaj był jeszcze mały atak zelotowy. 6 probek zniszczonych. No ale dobra, nic się nie dzieje, nic złego. Art nie widzi tych jednostek chyba. O!
Dobra, nice. Jeszcze tego Archona. No dobrze, dobrze. Widzę, że mikro dzisiaj art ma przyzwoite. O, jeszcze jednego Archona zahaczył kulką. Ale jest też kontra zelotowa. Na szczęście art ją chyba widział obserwerem. Dokładnie tak. Jest pułapka. O, Jezu, jeszcze tutaj wbiegnie Gongwubanda. No to, to tym lepiej, bo... Ale wycofaj się, wycofaj może. Chociaż w sumie... Dobra, jest dobrze. Co ja narzekam? Jest, jest okej. Okay. Oho. A to chyba kilka stracił stalkerów art. Ze trzy. No trochę nerwowo, ale teraz już się na pewno rozgrywka dalej rozwinie. O, i kariery, no i to jest moja szkoła. Znaczy, jakby co, to będzie wina Arta, jeżeli on przegra. Plus jeden przydałoby się też do tych karierów, o tym chyba zapomniał Polak. To akurat nie moja szkoła. O nie, 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 nie. Ała, Art, coś ty tutaj uczynił. Niepotrzebne zupełnie to podejście było, mam wrażenie. Recall, tak. Recall jest chyba jedynym słusznym zachowaniem, bo Gongwubanda zaraz zjedzie z każdej strony. No, tutaj było troszeczkę ciepło. Polak wysyła zloty bokiem mapy. No, musi jednak się jakoś tak zebrać jeszcze art w sobie. O, jest, jest te plus jeden do powietrznych w końcu. Podoba mi się, że dodaje też kanony w różnych miejscach Polak. No właśnie o to chodzi, żeby być takim pancernym, takim żółwiem konkretnym. Spokojnie. Zaraz się rozkręci. Nie, no ale ładnie gra Art. Nie, nie powiem, że nie. Podoba mi się, że Gongwubanda w ogóle nie idzie w jakieś kariery. A, teraz, przepraszam, podostawia Stargate'a, ale dużo, dużo później niż Polak. Będzie na pewno słuszne okienko czasowe, żeby zaatakować gdzieś przeciwnika. Ło, kochany! Aż zawrzało! Kto by się tutaj w sumie pułapki spodziewał? No i dalej, dalej kariery gadżeta. Dobrze, Art, dobrze. Banda myśli, że to są jakieś jednostki, a tutaj perfekcyjnie, technicznie Tymoteusz. Boi się jeszcze tego ataku na górze, no dobra. Jak te... No ale żywi, żywi z disruptorami, dobra. Myślałem, że on od razu użyje tej umiejętności, jednak nie. No dobra, tutaj pozamiata przeciwnika, jak z tej drugiej strony. Jest troszeczkę innych jednostek, niestety Gongwubanda też ma jakiegoś Dark Templara. Proby musi przesłać też Art do nowej bazy, bo to jednak nie jest tak, że on ma bardzo duży bank. No ale Art żywiej tymi disruptorami, tym wszystkim trzeba grać. Się zagapił, zapatrzył znowu, ale na szczęście obronił też. Dobra, i stąd te proby, stalkery przepędzone. Dobra, banda bardzo dużo stracił. Gra też tempesty i mam nadzieję, że się zaraz jakoś tak uformuje, zbierze i przypuszczalnie też zaatakuje. A on robi w sumie podwójne ulepszenia, to może jednak nie będzie taki chętny do ataku. Jeden stalker jeszcze biega Artowi po bazie. Zaraz tam się coś przywoła, może proba, może coś to rozwali. Tam nie jest to ważne. Art już o! No to jest niebezpieczne. To jest groźne, ale na szczęście dzięki temu, że te Dark Templary tam się znajdują, to teraz Art moim zdaniem może wyprowadzić przepotężny atak, który może nawet skończy mecz. Te Dark Templary się zaczepiły na zelocie, więc nawet jak miał coś niemiec zrobić złego, to się poszły jak krowa za jabłkiem. No ale dobra, czy będą znowu masywne kulki? Nie, na szczęście nie. Tutaj się troszeczkę, powiedziałem, że wystrzelał Gongwubanda z argumentów, no ale teraz tempestę mogą atakować. Kariery poszła, fantastyczna kulka polskiego zawodnika, disruptory zniszczone. Leci kolejna kula. Co on robi, Recall? Coś tutaj sobie przywoła, może obserwatorów gdzieś z mapy, żeby Dark Templary przeciwnika nie mogły nic zrobić. Dobra, jest okej, okay, jest bardzo okej. Okay. Chociaż do tempestów bardzo trudny dostęp. Stalkery powinien jakoś zebrać Polak i się pod nie udać, pod te tempesty. Dark Templary oczywiście niszczą drugą bazę Arta. Art ma własne Dark Templary. O, i ma tutaj obserwera, więc on się obroni przed tymi Dark Templarami. Fantastycznie. No, ale...
Tempestów nie ubywa. Tempestów cały czas troszeczkę chyba za dużo. No, zaczyna się niszczenie karierów. Nie wiem, czy za daleko nimi po prostu nie zawędrował Art. Trzeba by też rozwalić te kolejne bazy bandy. Spadają w limicie obaj zawodnicy. Niby lepiej Art. Jest teoretycznie jakieś tam prowadzenie liczbowe. No i pamiętajmy, że Tempesty nie są jakieś fantastyczne na Stalkery. Troszeczkę będą pomagać, ale generalnie silniejsza ta armia Arta zdecydowanie i... No już o krok od zwycięstwa, o krok od niespodzianki. Art jak młody bóg. Dwa razy proxy, czy inny all-in, jakieś chamskie zagrywki i teraz w makro, żeby już psychicznie docisnąć Niemca. Tak jest. Blink ofensywny pod Tempesty, czy to już ta chwila? Chyba tak. Trochę wolno to zrobił Artek, mam być absolutnie szczery, ale przynajmniej jednego Tempesta wyłączył. Dobra, jest okej, jest bardzo okej. Tutaj jest troszeczkę dużo kanonów na dole, jeszcze jakieś zeloty oponenta. O, ale można w sumie w same kanony też rzucać kulki, zgadza się. O, i nawet Dark Templara trafił, to akurat było chyba trochę szczęśliwe. No i Miazgunia, Miazgunia. Dobra, dobrze, Tymoteusz, dobrze. Chociaż te zeloty, no trzeba uciekać z Stalkerami, trzeba to szanować, to nie są darmowe rzeczy. O Boże, jeszcze. O, wow, okej, piękna sprawa. Dobrze, Art wygrywa. Jakie szaleństwo. Czemu, Geralt, szkalujesz mi tu Arta teraz, w tym momencie? Dobra decyzja była z karierami. Moja szkoła. Art mi pisze, powiedz mi, kto normalny wysyła halucynacje tak jak on w drugiej grze, co za farciarz. No tak, bo w drugiej grze halucynacja zobaczyła proxy robo Arta, no i tam chyba te baterie. Więc troszeczkę miał szczęścia, faktycznie nie jest na drugiej mapie, ale nieważne. Tymoteuszedł.